Nazywam się Wiktor Wechselberg, pracuję w Instytucie Rozwoju Biznesu, jestem psychologiem organizacji i właściwie w HR-ze to jestem chyba lekko licząc od 36 lat. Zaczynałem jeszcze w PRL-u jako tak zwany psycholog zakładowy. Wiele czynników na to wpływa, jaki mamy stan HR-u, jak szybko idziemy do przodu, a może jak wolno idziemy do przodu w rozwoju naszych umiejętności, narzędzi i tak dalej. Jednym z czynników, który wpływa na jakość HR-u, jest stan psychologii organizacji. To jest taka dziwna dziedzina wiedzy i zastosowań, która w Polsce jakby straciła swoją identyfikację, brak nawet nazwy ogólnie uznane, jedni to nazywają psychologią pracy, inni to nazywają psychologią organizacji, a jeszcze inni psychologią biznesu. Tak naprawdę wszystko dotyczy tej samej sprawy, tego samego zakresu wiedzy, tego samego zakresu zastosowań i tak dalej. No i teraz, a co ta psychologia, jak ona wygląda w Polsce? No niestety prawda jest nieciekawa albo nieprzyjemna. Stan psychologii organizacji w Polsce jest bardzo zły. A wynika to z wielu różnych przyczyn. Jedną z głównych jest stan szkolenia, poziom uczelni i poziom absolwentów, którzy kończą taki kierunek, który czasami się nazywa psychologią pracy, biznesu albo czegoś innego. Problem polega na tym, że ta dziedzina wiedzy i zastosowań, którą ja sobie nazywam psychologią organizacji, tak jest głównie na świecie nazywana, dostarcza narzędzi, metod, koncepcji, teorii HR-owi. HR nie może tego wziąć znikąd inąd. I tutaj jest problem. A jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma problemu, to wystarczy się przyglądnąć, jak pewne rzeczy są robione w Polsce. Weźmy tylko dwa przykłady. Weźmy przykład, który ostatnio żeśmy dyskutowali w ramach naszych spotkań eksperckich i przeprowadziliśmy badania w HR-ze, w jaki sposób ludzie używają bardzo popularny, bardzo modny system oceny 360. Okazuje się z naszych badań, że ludzie bardzo często nie wiedzą, co to jest tak naprawdę. Czasami nazywają to diagnozą kompetencji, a w gruncie rzeczy to jest system ocen. Nie wiedzą też, że takie kwestionariusze stosowane w tym systemie, których oceniający oceniają konkretne zachowania, powinny być psychometrycznie zwalidowane. Więc stosują sobie jakieś instrumenty, które tak naprawdę nie wiadomo, co mierzą. Innym przykładem jest Assessment Center. Bardzo też popularny od wielu, wielu lat w Polsce. Tak się dziwnie składa, że nikt w Polsce, a bardzo niewielu ludzi w każdym razie, słyszało o międzynarodowych standardach, które opisują w detalach, co to jest Assessment Center, jak powinien być robiony i tak dalej.